Siemka, witam na moim kanale, z tej strony Brzychu. Moi drodzy, dzisiaj gramy sobie na Dreamcastie, jak widzicie. Gramy sobie w grę Evil Twin. Już widzicie tutaj portal Sega Sky, www.sega.pl. Tak, jest to spolszczona wersja gry Evil Twin od Ubisoftu. Najlepsze jest to, że stworzyli ją, stworzyłem polska scena Dreamcasta, a tak mianowicie to rolę z portalu Sega Sky, zapraszam na ten, na tą stronkę, link pod filmem do strony. W grze dodano też tryb panoramiczny 16:9, którego autorem jest Megavolt 85, ten sam, który konwertuje gry, przenosi gry z Atomiz Wave na Dreamcasta. Mamy pełny polski dubbing, który brzmi, jakby zrobiony był przez fachowe studio, takie już z prawdziwego zdarzenia. Jakby rzeczywiście to była polska wersja wydana oficjalnie, naprawdę dobrze to brzmi, moim zdaniem. Mamy pełne tłumaczenie menu, dialogów. Mamy region free, czyli chodzi to na wszystkich konsolach, i mamy 60 Hz fix dla konsol europejskich. O czym jest Evil Twin? Evil Twin jest, ta gra jest o chłopcu Cyprianie, który trafia do dziwnej krainy koszmarów, snów, taki psychodeliczny klimat, można powiedzieć, taka specyficzna ta platformówka jest. Przenosi się w taki właśnie świat takich koszmarów. To z fabuły wynika później, że to są jego jakieś sny, koszmary. Tej krainie, w tych jego snach grozi niebezpieczeństwo, którego źródło musimy odkryć, podróżując przez cały ten świat i odnajdując przeróżne wskazówki, które prowadzą nas do celu. I tak dalej. Mamy też takie swoje alter ego Super Cypriana, który tam, który może rzucać fireballe, może super skoki wykonywać, po prostu taki super bohater w cudzysłowie. Kto dokonał tego fajnego spolszczenia? No to tak jak mówiłem, to był głównym, można powiedzieć, pomysłodawcą i inżynierem przy tym, że się tak wyrażę, to był Rolly z portalu Sega Sky. Megavolt pomagał przy konwersji dubbingu, z tego co czytam, i przy patchu na 16:9 dla trybu panoramicznego. Mikołaj Klimek i Zbigniew Konopka to podkładali swoje głosy w grze. Oketado pomagał przy oprogramowaniu dla tworzenia obrazów Selfbota dla Dreamcasta. Tomcio, patron portalu Sega Sky, i ekipa Null DC i Demul do obsługi emulatorów, do testów gry. Dobra, zaczniemy sobie. Ja może tak będę sorki za chrypkę, może będę tak sobie nie mam właśnie na karcie pamięci miejsca. Będę grał na szybko, nie? Żeby wam pokazać jak najwięcej gry. Później zrobię cięcie, przejdę na kartę pamięci, w której tam mam dalszy etap, bo to był po prostu długi gameplay. Gdybym miał lepszego neta, to na pewno byśmy sobie grę przechodzili. A może kiedyś będziecie sobie przechodzić na żywca, na live'ie. Widzicie, mamy format obrazu, sterowanie, dźwięki, polski, muzyka, dialogi, odgłosy i tak dalej. Dobra. Wyjdźmy sobie stąd, nie wyłączę DC. dziwnie się patrzy na polskie języki. Pierwsza gra po polsku chyba, w jaką grałem na Dreamcastie. Dobra, damy nową grę. Wyspa Demisów. Zaraz zobaczycie, o co chodzi w gierce, bo tu jest początek, troszkę przydługawy, ale... Gra leci oczywiście z GDM-u. Te loadingi są szybsze niż na płytce. Zresztą nie wiem, nie doczytałem, czy w ogóle na płycie CD ta gra będzie chodzić, ale z tego mi się wydaje, jak jest obraz CDI, czyli Disc Jugglera, to
powinna bez problemu ruszyć. Kto będzie chciał, to sobie znajdzie tą wersję i zaś się. No i mamy już, widzicie, napisy, że przygoda zaczyna się w sierocińcu. Klimatyczna, jak już mówiłem, platformówka taka specyficzna, platformowo-przygodowa bym powiedział, taki psychodeliczny ten świat, dziwne budynki, dziwne postacie. Gierka wyszła też na PlayStation 2 i na PC-ta. Na PC-ta pewnie była po polsku wydana oryginalnie, chyba, tak mi się wydaje. Zaczyna się w jakiejś łazience. Zaczyna się, sami zaraz zobaczycie, w dniu urodzin głównego bohatera Cypriana. Taki jest niemiły fakt, że on jest w sierocińcu teraz, tak? Że w dniu urodzin jego zginęli jego rodzice, więc urodziny dla niego są przeżyciem nie za wesołym. Dobra, obejrzymy sobie. Jak chcecie, to sobie przyspieszcie. A jak nie, to oglądajcie, będziecie wiedzieć o fabule troszkę więcej. Tu macie tego głównego naszego bohatera i ekran tytułowy. Co robisz? Na co czekasz? Dobrze się czujesz? Już mamy dubbing polski. Tak, tak, w porządku. Co robimy? Idziemy wreszcie, czy nie? No i właśnie są urodziny Cypriana zorganizowane w tym sierocińcu z jego przyjaciółmi. Wszystkiego najlepszego, Cyp. Tak ogółem to gierka na Dreamcast jest mega droga. Gdzieś koło 500-600 zł kosztuje, bo to już 2001 rok, koniec życia Dreamcasta, to chyba już tak wydali, bo mieli gotową, tak mi się wydaje. W porządku, Cyp? Wiecie co, chłopaki? Nasz kumpel Cyp jest smutny. Mówisz poważnie? Hej, co się stało? W dzień jego urodzin zmarli mu rodzice. Kurczę, widzieliście o tym? Nie. Cholera! Słuchaj, Cyp, nic się nie stało. To znaczy, chodzi o to, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku. My też nie mamy rodziców, co przecież nie zawsze jest miłe. Ale mamy siebie, prawda? To znaczy... Vinny chciał po prostu powiedzieć, że zawsze możesz na nas liczyć, kiedy masz wszystkiego dość. Joey, mógłbyś zostawić Cypowi kawałek... Przepraszam, Cyp. Chcesz trochę? Jest naprawdę dobre. Cyp się zezłościł. Jak mówię, psychodeliczna taka ta gra jest. Specyficzna. Dla niektórych to jest najlepsza platformówka, z tego co czytałem. No ja jej nie przeszedłem niestety jeszcze, ale zacząłem grać. Na końcu wrzucę demo, taki filmik z płyty demo Dream On 4, w której pokazany jest taka, powiedzmy, możliwość tej gry, jak to tam fajnie wygląda później. Spróbuję zarzucić na końcu, jak znajdę ten filmik. Więc zapraszam do oglądania. Dobrze się czujesz, Cyp? Chcesz trochę ciasta, Cyp? Nie możecie wytrzymać nawet chwili bez zadawania tych głupich pytań? Pytasz, czy to już koniec imprezy? Cóż, tak!
Impreza skończona! Dbałem o przyjaciół. Jakiś potwór, nie wiadomo o co chodzi na razie. I wiecie co? Nie będzie już więcej żadnych imprez! A twoi przyjaciele? Wszyscy mogą się wynosić. A tak w ogóle, to nawet nie wiem o czym mówisz. Przecież ty nie istniejesz. Jesteś zabawką, tworem wyobraźni. To, że możesz mówić, zawdzięczasz tylko mnie. To dzięki mnie twój świat w ogóle istnieje. Uważaj, co mówisz, Cyprien? Uważaj, co mówisz, Cyprien? A jeśli nie będę uważać, to co? Coś się stanie? Myślisz, że przyjdzie okropny, zły wilk i mnie połknie? No to niech przyjdzie! Z przyjemnością objaśnię mu kilka życiowych prawd. Mam już dosyć wszystkich tych bzdur wmawianych dzieciakom. Twoich głupich gier i taniej mądrości. Jestem już dorosły i powinienem zająć się czymś poważniejszym. Dlatego ja, Cyprien, pan i władca swojej wyobraźni, skazuję twój świat na zapomnienie! Ale czy wymyślona osoba może w ogóle umrzeć? No i w tym momencie właśnie przeniesiemy się w ten świat wyobraźni, koszmaru, nie wiadomo jak to nazwać. Leny? Leny, gdzie jesteś? No i właśnie tak się to wszystko zaczęło. Już będziemy mieć taki pierwszy etapik, w którym uczymy się chodzić, skakać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja już to przeszłem, więc na szybciora to przebiegnę. Jesteśmy właśnie już w tym świecie. Co udało mi się wyczytać, to mamy 4 wyspy tutaj, około 80 etapów łącznie, takich jak są krótkie jak ten, no to jesteś możliwe. Jesteś Cyprien, prawda? A, kim jesteś? Gdzie ja jestem? Możesz mi powiedzieć? Uspokój się proszę, wszystko w porządku. Nazywam się Wilbur, jestem przyjacielem Leniego. Leniego? To możesz wiesz, gdzie on jest. Owszem, wiem, gdzie jest Leni, ale na razie do niego nie pójdziemy. A to dlaczego? Ponieważ tak się składa, że Leni jest w Lorendarit, a my nie mamy żadnej możliwości, żeby się tam teraz dostać. A gdzie się znajduje to Loren coś tam? Mógłbyś nie zadawać tylu pytań. Mnie też nie jest przyjemnie, że znalazłem się w tej sytuacji, więc proszę, nie komplikuj wszystkiego jeszcze bardziej. Dobrze, już dobrze, nie denerwuj się. Chciałem się tylko dowiedzieć, co się stało z moim przyjacielem. Nie ma w tym chyba nic złego, prawda? Oczywiście, wybacz mi. Chodzi o to, że obecna sytuacja jest nieco skomplikowana. Nie ma sprawy. Powiedziałeś, że Leni jest w jak to się nazywało? Lorendarit, wieża mistrza. Ale jeśli zacznę opowieść od mistrza, to nic nie zrozumiesz. Mówiąc najogólniej, świat, który widzisz wokół, nie zawsze tak wyglądał. Były tu łąki, góry, doliny, wioski. Podobnie jak w twoim świecie. Aż pewnego dnia wielka fala zmiotła to wszystko i pojawiła się ogromna wieża. Narodziło się Lorendarit, a mistrz zapanował nad Andabet. Nad czym? Andabet. Tak się nazywa nasz świat. Czego nie stawialiście oporu? Tak? Wielka fala zabrała ze sobą wszystko. Nic nie pozostało. Kiedy zrozumieliśmy, co się dzieje, armie mistrza zdążyły już przejąć kontrolę nad Andabet. Poza tym Lorendarit było nie do zdobycia. Nie znaliśmy sposobu, jak dostać się do środka, aż do chwili, gdy Leni odnalazł klucz. Jednak zanim zdążył go użyć, został pojmany przez żołnierzy mistrza.
Aha, czyli żołnierze pojmali Lenego, bo pchał nos w nie swoje sprawy. Ale to jeszcze nie tłumaczy, dlaczego ja się tutaj znalazłem. Leni wiedział, że się tu pojawisz. Powiedział mi o tobie i poprosił, żebym pomógł ci odnaleźć Zibetkę. Co? Musiało ci się chyba coś pokręcić, chłopie. Jeżeli Leniemu się nie udało, to czy ja mogę cokolwiek zdziałać? Poza tym, to nie jest mój świat. Zupełnie obce miejsce. Nie wiem, jak żyją ludzie i w ogóle. Nawet nie znam nikogo. Dlatego właśnie sprowadziliśmy cię tutaj. Miejsce jest spokojne i będę mógł nauczyć cię wszystkiego, co powinieneś wiedzieć. I właśnie potem, tutaj się uczymy sterować i tak dalej. Potem będziemy zobaczyć się z Demisami, ale to wytłumaczę ci później. Teraz musisz się nauczyć, w jaki sposób się poruszać. Tu jest ciebie gość, ale ja naprawdę umiem już chodzić. Nie wątpię, ale masz do dyspozycji sporą liczbę różnych możliwości. Od stania do biegu z maksymalną prędkością. No nie, naprawdę? A więc mogę chodzić, biegać i stać. Kto by pomyślał? Chodzić możesz powoli lub szybko. To samo dotyczy biegania. Ale musisz pamiętać, że tutejsza grawitacja jest nieco inna od tej, którą znasz. Więc lepiej, żebyś się najpierw do niej przyzwyczaił, chodząc po okolicy. Poczekam na ciebie na tamtej wyspie. No dobra. Teraz ja sobie przebiegnę to. Z pustami sobie wracamy kamerę. No, te misiowate bonus pokażą ci właściwą drogę. Okej, dobra. Energia i tak dalej. Dobra. Gierka troszkę animacja troszeczkę szarpie na Dreamcastie w tej grze. No, ale nie można mieć wszystkiego, nie? Dobra, biegniemy sobie dalej. Chcę to szybko wam pokazać, bo żeby nie trwał w nieskończoność ten gameplay, jeśli chcę jeszcze na końcu wrzucić to demko, filmik z Dream One 4, który wam pokaże, jak już mówiłem, fajnie tą grę. Dobra, tutaj przyspieszyłem, tu mamy, to jest checkpoint. Tutaj możemy też strzelać z procy. Zobaczcie, rozglądamy się. Tu otwieramy most za pomocą procy. Musimy strzelić w tą lampę. No, trafię dzisiaj. O, trafiłem. Gierka wymaga troszeczkę wprawy w sterowaniu. To co to mamy? Tu też, tu mamy wszystko opisane. Opuść most wodzony i tak dalej. Dobra. Opuściliśmy most. Możemy strzelać też tak. Mamy skok z uderzeniem. O. Tu musimy tego gostka puścić. Trafiony. Jego możemy załatwić na różne sposoby, skacząc na niego. Po nim, dobra. Niebieskie aureole to przejścia między poziomami. To niech nam się otworzy ten niebieskie przejście i pójdziemy sobie dalej. O, jest. Oczywiście początek gry jest nudnawy, znaczy nudnawy, no tak jak zawsze, nie? Później zaczyna się rozkręcać akcja i tak dalej. Dobra, jesteśmy.
wyłączać, bo później już później nas energię nam zabiera, jak wpadniemy do tam mamy chyba życie. Tak, ikonyków to dodatkowe życie. Trzeba się po prostu przyzwyczaić do tego sterowania. Na pewno na PlayStation 2 jest łatwiej, bo z dwa analogi są. Tu się obraca kamerą z pustami. Aj. O, tu jesteś. Chciałem cię o coś spytać. Przyprowadziłeś go ze sobą, prawda? To będzie rozmowa o tym alter ego. No, Cypriena. Twojego kumpla, rozumiesz? Twoje alter ego, super Cypa. Chwileczkę, o co właściwie tutaj chodzi? Tylko mi nie mów, że zostałem wybrany, bo uważaliście mnie za jakiegoś prawdziwego superbohatera. No, tak jakby. A co, nie jesteś? Oczywiście, że nie. To tylko taka gra, w którą bawię się z kolegami. Zwykle udajemy wtedy superbohaterów, chyba rozumiesz. Ale Leni zapewniał mnie, że... Leni? On ci o tym naopowiadał? Chyba zwariowałeś. Taka szkoda. Coś dla niego nawet przygotowałem. Jesteś pewien, że nie chcesz spróbować? Co masz na myśli? Musiałbym chyba z byka spaść, a zresztą... No dobrze, spróbuję. Ale niczego nie obiecuję. To jakieś wariactwo. Trochę dużo gadania na początku, wyjaśniania i tak dalej, no ale chcę, żebyście zobaczyli, o co chodzi. Spotkamy się na szczycie wieży alchemika, dobrze? Tak, tak, w porządku. Zaraz, zaraz. A gdzie właściwie ten alchemik mieszka? No właśnie, gdzie alchemik mieszka? Aj. Mamy checkpointa. Oj, 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 nie idzie mi to. To mamy ikonki, które ładują nam pasek energii, jak widzicie, żółty dla Super Cypriena. Gdy wciśniemy naraz podskok i uderzenie, to właśnie zamieniamy się w niego, ale możemy też z powrotem się odmienić, ale energia nam cały czas nam będzie ubywać. Gdy jesteśmy normalnym Cyprienem, no to pomału. Jesteśmy Super Cyprienem, więc trochę szybciej. Dobra, teraz pasowałoby się zamienić w Super Cypa i sobie skoczyć. I sobie skoczyć tam na dół. Jest wejście do kolejnego etapiku. Mamy energię. Gościa załatwić. Dobra. Ajajaj. Dobra. Gdzie to jest? Tam. Widzicie niebieską poświatę tam w tym? Kurde, znowu nie trafiłem. Ajdź. Tu jest fajnie, bo nie tracimy... Tracimy żyć, nie? Dalej będziemy tracić życie. Ale nie wiem, czy to z tego nie trzeba było skoczyć. O, widzicie, z tego wyższego. Okej. Okay. Teraz idziemy do wieży alchemika. I po wieży alchemika... może wrzucę wam interko gry, jak to wszystko dalej wygląda. Taki filmik, jak już mówiłem, nie? Bo gameplay już zaczyna trwać dość długo, a tu się nic jeszcze nie dzieje, nie? O, zobaczcie, jaki mamy tutaj już inną miejscóweczkę. A do alchemika musimy iść, żeby dostać proszek na niewidzialność, przez który nas puszczą do wioski. Aj. Wpadłem do kwasu.
świat jest fajny, pokręcony, taki psychodela, tak jak mówiłem, taki... nie wiem, jak to powiedzieć. Dziwny, bardzo dziwny. Energia. Oj, 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 pomału. Analog leciutko, to wtedy to nam chodzi. Mamy tutaj checkpointa i tu wejdźmy. A tak przy okazji, kiedy umawiasz się ze mną w konkretnym miejscu, to może mógłbyś od razu wytłumaczyć, jak mam tam trafić. W ten sposób uniknę podróży przez połowę wszechświata. Z sejwami też jest specyficznie, bo żeby się zsejwować grę, musimy znaleźć aparat fotograficzny, którym nam zrobi zdjęcie ten potworek, co siedzi zaraz właśnie z tą trąbą. Nie znam żadnych alchemików. Widzisz tu w okolicy dużo wież? Nie, lecz cóż z tego? Aha, jeszcze jedno. Super Cyp naprawdę istnieje w twoim świecie. Tylko mnie nie pytaj, jak to możliwe, bo po prostu nie wiem. Tak już jest i koniec. Wiedziałem. A ja nie, więc chyba rozumiesz moje zdziwienie. W porządku, co mamy teraz zrobić? Dobre pytanie. Musisz porozmawiać z alchemikiem. A niby o czym miałbym z nim rozmawiać? No właśnie. Demisowie mają wioskę, do której musisz się udać. Problem w tym, że wejścia do niej strzeże dwóch strażników, którzy cię tam nie wpuszczą. Nie jest tak źle. Wezmę swoją procę i będzie po kłopocie. No tak, tylko że ci strażnicy są nieśmiertelni. Jakby nie było, są strażnikami. A więc z tego powodu jest nam potrzebny alchemik. Otóż to. Spytasz go, w jaki sposób możesz się dostać. Dobra, przyspieszymy to, bo szkoda czasu. Mamy alchemika. Hej, to pewnie ty jesteś tym alchemikiem. Jak to poznałeś, młody człowieku? Jak? Masz śmieszny głos i tę sukienkę. Czyżbyś był tuzem? Nie, nazywam się Cyprian i jestem człowiekiem. Z ziemi, rozumiesz? A więc tak wyglądają tuzowie. Wybacz moje zdziwienie, ale po raz pierwszy widzę kogoś takiego jak ty. Biorąc pod uwagę, jak trudno się tu dostać, myślę, że chyba rzadko stąd wychodzisz. Ale dobra, przyspieszmy. Mamy mamy tutaj, czekajcie, którym to było, mamy, dostaliśmy od niego proszek, o tutaj, mamy aparat, znaczy jeszcze proszku żeśmy nie dostali, muszę go zebrać, już tutaj gdzieś jest, gdzieś tutaj jest, o tu, gdy ciśniemy D-pada w dół, to mamy właśnie tutaj taki kieszeń, no i mamy ten proszek w tej sakiewce, dobra, i musimy przejść teraz do tych strażników, po prostu się zrobić niewidzialnym, to będziemy tak wyglądać, jakby jakaś poświata koło nas świeciła, czy coś takiego, i przejdziemy wtedy do wioski. Pokażę wam to i zakończę mój gameplay, bo to już długo będzie trwało, i wrzucę filmik z tej gry, taki pokazujący, no, gameplay, można powiedzieć. Jeśli byście mieli ochotę, żebym przechodził to w odcinkach, to dajcie znać w komentarzach. Może się skuszę. Dobra, żebym tylko nie spadł. O! Ale fuks, że się złapałem. Aj! Zresztą się. Mm-hmm.
Trzeba się przyzwyczaić do sterowania. Bo inaczej to dupa. Dobra, idziemy. Gdzie byli ci strażnicy? Gdzieś tutaj powinny być. Trzeba uważać tutaj też, jak się idzie, bo są takie przepaście. Masz już ten przedmiot? Przedmiot? Mamy, proszę, wszystko mamy. Dobra, idziemy dalej. Trzeba uważać na przepaście, takie są w podłodze. O, tutaj na przykład. O, są strażnicy tam. Teraz trzeba proszek wziąć. O, widzicie? I teraz jestem niewidzialny dla nich. Znaczy, dla nich jestem widzialny jako... jako ich gatunek, jako postać z ich gatunku. Jako ich brat. Halo, czy coś. Panowie! Witaj, synu! No, jako syn. No. Czy mogę przejść? Pewnie, że możesz. Czemu nie? Nie wiem. Dziękuję. No i przechodzimy sobie dalej. I tutaj w tej wiosce mamy taką... taki stage, jakby, że mamy wejścia do różnych krain, nie? Przynajmniej takie odniosłem wrażenie, jak grałem sobie i dalej zaszło mnie, no to tak to wygląda. Mamy nawet stage, w którym latamy, bo jest nauka latania, do której jeszcze dostępu nie miałem. Świetnie, skoro wiesz już prawie wszystko, pozostało mi tylko wytłumaczyć ci podstawową zasadę poruszania się po tym świecie. Nie trudź się, powinienem często zapisywać grę, a następnie wczytywać, jeśli tylko nie będę mógł gdzieś sobie poradzić. Racja. A wiesz może, jak to się robi? Nie, ale mam przeczucie, że się dowiem. Aby zapisać grę, muszę zrobić ci zdjęcie. A więc to ty zapisujesz grę? Tak, to najlepszy sposób, ponieważ jestem ukryty i nikt o mnie nie wie. Pamiętaj, nie możemy dopuścić, aby mistrz dowiedział się o twoich zapisanych grach. W porządku. Świetnie. Jednak żeby zrobić zdjęcie, muszę mieć aparat. A nie masz? Niestety. Ale znajdziesz go gdzieś w okolicy, więc się nie martw. Kiedy odszukasz aparat, przynieś go do mnie, a ja zrobię coś zdjęcie. Coś a la Resident może spróbujemy Evil teraz. Czyli wiesz już wszystko. Wkładkami teraz do musisz już maszyny tylko do pisania, znaleźć nie? Zipetkę. A może masz jakiś pomysł, gdzie miałbym zacząć jej szukać? No cóż. Po złapaniu Leniego mistrz podzielił zipetkę na cztery części, które umieścił na czterech różnych wyspach. No, widzicie, cztery różne wyspy. W tej chwili wiem co nieco tylko o dwóch. Pierwsza z nich to pokryta roślinnością wyspa, która znajduje się tuż nad wyspą Demisów. Myślę, że mógłbyś spotkać się z burmistrzem i dowiedzieć się czegoś więcej. A dlaczego nie mogę od razu udać się na tę wyspę? Ponieważ jedynym połączeniem między tą wyspą a ziemią jest korzeń, który, tak się składa, dotyka wyspy Demisów. A no i ta wyspa następna jest właśnie, ten świat jest taki zielony, jest malowniczy. To ten duży budynek? Tak. W porządku. Gdzie się spotkamy? Może na korzeniu. Nie widzę przeciwwskazań. No to cześć. Dobra, moi drodzy, w tym miejscu zrobię cięcie. Zobaczcie sobie tutaj jeszcze, tylko tu musimy do burmistrza i żeby nas puścił i tak dalej. W miejscu zrobię cięcie i po cięciu wrzucę ten filmik, który pokazuje taki gameplay tej gry. Pamiętam, że robił mi on smaka na tą grę w tamtym okresie, gdy widziałem to właśnie ten filmik z tej gry. Robił mi smaka, ale nie było mi dane w to pograć. Dobra, widzimy się po cięciu. Siemka po cięciu. Sorry za jakość tego filmiku, który będziecie oglądać za chwilę, ale nie udało mi się znaleźć nic lepszego. Ciężko znaleźć demo w ogóle do pobrania, jakiś obraz dema czy coś, a nie posiadam oryginalnego demka. Tutaj filmik macie jeszcze z wersji Work in Progress, czyli w produkcji. Wtedy pamiętam w tamtym okresie, gdy miałem to demo, ten filmik narobił mi takie ochoty na tą grę, ale nie było dane mi w nią zagrać. Dobra, ja się z wami żegnam. Zapraszam do subowania, do pisania w komentach, co myślicie o tym spolszczeniu, też wasze opinie mnie ciekawią. I czy chcecie, żeby przechodzić tą gierkę na kanale. Dobra, żegnam się. Zapraszam do kolejnych filmów. Zostawiam was z filmikiem. Oglądajcie. Oceniajcie.